Dzień dobry, cześć, witajcie. W dzisiejszym filmie zaprezentuję Wam obsługę w naczepie Wielton tych właśnie przycisków. Słuchajcie, jeżeli chodzi o szybko, ten przycisk, to są przyciski do blokowania i odblokowywania hamulców. Ten przycisk używamy, gdy mamy ciągnik podpięty kablami z naczepą, a ten używamy, gdy chcemy na przykład przestawić naczepę, ale nie podpinając kabli z ciągnika. A to jest dźwignia, której używamy do podnoszenia i opuszczania poduszek. Patrzcie, zaraz Wam zaprezentuję, jak to działa. Przytrzymuję dźwignię i pompuję. A jak puścimy rączkę, to automatycznie nam się opuści do stanu wypoziomowania naczepy. A jeżeli chodzi o ten zielony przycisk, to tak jak macie tutaj narysowane, to służy nam do podnoszenia lub opuszczania pierwszej ośki, tak jak widzicie tutaj na rysunku. Czyli przytrzymując 5 sekund ten przycisk, ośka nam się automatycznie opuszcza. Pamiętajcie, że ośka pierwsza nam się automatycznie opuści, jeżeli będziemy mieć ładunek na naczepie powyżej 12 ton.